Plany Cichopek i Kurzajewskiego wyszły na jaw. Zrobią to szybciej, niż mogłoby się wydawać. Izrael kojarzy im się z romantyczną podróżą, w trakcie której ich miłość rozkwitała. To właśnie podczas urlopu w Ziemi Świętej Katarzyna Cichopek 40 litrów i Maciej Kurzajewski 49 litrów poinformowali o swoim związku. To miejsce jest dla nich tak ważne, że jak dowiedział się fakt, chcieliby tam wrócić jak najszybciej. O tym, że są parą, Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski po raz pierwszy poinformowali 7 października w dniu 40. urodzin prezenterki. Zakochani z tej okazji udali się do Izraela, skąd dzień później połączyli się ze studiem Pytania na Śniadanie. Ja się bardzo cieszę, że mogę Kasi w tej wyjątkowej podróży towarzyszyć, bo to jest rzeczywiście coś absolutnie wyjątkowego. Kasia wygląda i sprawia wrażenie, że jest bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest, powiedział Maciej Kurzajewski. Prowadzący Pytanie na Śniadanie nie robią już tajemnicy ze swojego szczęścia, które ukrywali przez kilka miesięcy. Cudownie jest poznawać nowe miejsca i na nowo odkrywać te, które znamy, kiedy robi się to z kimś, kogo się kocha i z kim jest bardzo dobrze podróżować przez życie. To jest dla nas najszczęśliwszy czas, mówił prezenter, po czym przytulił swoją ukochaną. Kiedy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócą do Izraela? Zakochani nie ukrywają, że podróże są dla nich bardzo ważne. Fakt dowiedział się, że jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zawitają do Izraela szybciej, niż mogłoby się wydawać. Rozmawiają o tym z Kasią. Mówią, że niedługo na pewno wrócą do Jerozolimy. Możliwe, że jak nie będą mieli żadnych obowiązków zawodowych, to powitają tam nawet Nowy Rok. Bardzo by chcieli, by tak się stało, bo byłoby to dla nich ogromnie symboliczne. Od kiedy ogłosili tam swój związek, zaczął się dla nich w końcu nowy rozdział. A gdzie nie lepiej witać Nowego Roku, jak nie w miejscu, które kojarzy się ze zmianami? Mówi nasz informator. Jeśli jednak skusiliby się na pracę w Sylwestra albo wpadłaby im w oko inna oferta urlopu, zakochani mają plan awaryjny. Jak nie pojadą tam w Sylwestra, to możliwe, że wrócą do Izraela pod koniec stycznia na 50. urodziny Maćka. Mówi nasza informatorka, która dodaje, że zakochani chcą podróżować jak najczęściej.